inwestycja, na której się dzisiaj znajdujemy, na moście miejscowości Perkowice na terenie gminy Biała Podlaska, realizowana przez powiat bialski ze środków powiatu bialskiego oraz środków zewnętrznych dofinansowanych. Całość inwestycji to około 6 milionów złotych. Most, który znajduje się na terenie gminy Biała Podlaska i będzie służył zarówno mieszkańcom gminy Biała Podlaska, gminy Zalesie i gmin ościennych, jak również wszystkim mieszkańcom powiatu. Budowa tego mostu znacznie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, którzy się poruszają po tej drodze, ponieważ stary most już wymagał remontu, naprawy, cały czas był zalewany. Natomiast ta nowa inwestycja przyczyniła się do tego, że całość została podniesiona łącznie z drogą i myślę, że teraz posłuży to wiele, wiele lat wszystkim mieszkańcom i gminy, i powiatu bialskiego. Prace realizowaliśmy na przebudowie drogi powiatowej o długości 700 metrów. Przebudowaliśmy most na rzece Zielawa o rozpiętości powyżej 20 metrów. Umowę podpisaliśmy w październiku 2022. Rozpoczęliśmy pracę w lutym 2023. Zrealizowaliśmy je do lipca 2023, a termin umowny był listopad 2023. Także byliśmy przed czasem. Zdarzają się jeszcze takie pojedyncze przypadki, tak jak tutaj. Tutaj już był bardzo tragiczny stan tego, dlatego była droga też zamknięta, jak przyjęliśmy plac. Most siadł tam około pół metra niżej, jakby wyglądał, i bardzo niebezpieczne było to dla użytkowników ruchu. Most jest, tak jak mówiłem, rozpiętości powyżej 20 metrów na belkach stalowych klasy stali S460. Długość całkowita mostu jest powyżej 30 metrów ze skrzydłami, szerokość pasa jezdni jest 7 metrów i jest zachowany ciąg pieszo-rowerowy. To inwestycja powiatu. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie 3 250 000. Całość inwestycji to 7 850 000. Pozostałe środki pochodzą z środków powiatu. No, wydaje nam się, że wygląda dobrze. To podług tego, co było wcześniej, no to jest diametralna zmiana wyglądu. Mieliśmy most o ograniczonym tonażu, teraz mamy bez ograniczeń, bo to jest obiekt klasy 0. Wszystkie pojazdy, niezależnie od masy, mogą przejechać po tym moście. Do tego razem powstały dojazdy do tego mostu o długości w sumie 800 metrów.